Witam wszystkich serdecznie na zawodach Grand Prix Okręgu Lubelskiego. Znajdujemy się na zbiorniku Zalew Zamborzycki w Lublinie i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na relacje z zawodnikami. Witam serdecznie organizatora zawodów dzisiejszych. Jak nastrój przed zawodami? Bardzo dobrze. A jaka taktyka na dzisiejsze zawody? No, odłowić jak najwięcej ryb. Nastawiamy się drużynowo na jak najlepszy wynik. To jest dla nas najważniejsze. A co do organizacji, nie zapominajmy o Saju, Tomaszu Samoniu, o Krysteckim Krzysztofie, o Marcinie Kasprzaku i o Darku Jurzyście, którzy bardzo nam pomagają w organizacji. Dobrze. A może nam coś Pan powie więcej o tym cyklu zawodów? To są połączone ligi. Grand Prix Lubelszczyzny składa się z Grand Prix zaprzyjaźnionych kół Ligi Lubelskiej i Ligi Okręgowej. Dosyć długo staraliśmy się o połączenie wszystkich lig, żeby cykl miał jak największy prestiż i żeby startowało u nas jak najwięcej zawodników. Myślę, że jest to dla nas olbrzymi sukces, że tylu zawodników zapisało się na dzisiejsze zawody. Mamy frekwencję ponad 80 osób. Także czyli ogromne. Ogromne. Jest to dla nas niesamowity sukces. Może powie Pan coś nam o swoim największym osiągnięciu w zawodach wędkarskich? No, takich spektakularnych osiągnięć aż wielkich może nie ma. Udało się parę razy wygrać większe zawody z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny. Trochę jedynek. Trzecie miejsce w cyklu Kolmika 2011 rok. Także coś tam się udało. To życzymy powodzenia na zawodach. Dziękuję. I kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. Tam jak nastrój przed wędkowaniem? Dobrze. Bardzo dobrze. A jaka taktyka na dzisiaj? Spławikowa. Spławikowa. A coś może konkretniej? Płotki. Jaka zanęta? Płotki. Płotkę będziemy odławiać? No, będziemy na płotkę łowić. Jakie rybki największe złapałeś? Mleszcza kilogramowego. O, to gratuluję. I gdzie to było? Tam, gdzie nie ma tych skarb takich, tam, gdzie równa ziemia jest. A kto Cię wędkarstwem zaraził? Tata. Dobrze, dziękuję bardzo. Nawzajem. Witam bardzo serdecznie. Jak nastrój przed zawodami? Bojowo. Bojowo? Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jaka taktyka? Nie mam pojęcia, nie trenowałem tak, że zobaczymy w trakcie, co będzie i będziemy się dostosowywać. A na jaką rybkę najbardziej się nastawiamy? No myślę, że na leszcza, bo przewaga leszczy jest tutaj na zalewie, więc pewnie na leszcze. Bo tutaj słyszeliśmy od zawodnika z boku, że nastawia się na płoć. To zobaczymy. To będziemy weryfikować. Mam jeszcze jakieś dodatki różne pierdoły, także będziemy zmieniać w trakcie w razie. Czyli jakieś asy w rękawie są? Oczywiście, jak zawsze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie na zawodach. Jak nastrój? Pozytywny. A jaka taktyka na zawody? No, nastawiłam się na płotki. Coś więcej może o glinach? Wiążące. Wiążące? Ale taka flauta na pewno się sprawdzi? Na pewno. Tak? Na pewno. Dobrze, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Cześć. Jaka taktyka na zawody? A, ja wiem jaka. Jeszcze nie wiem, że tak szczerze powiem. A jak nastrój? No, bojowy. Bojowy? A może coś o rekordach swoich Pan powie? O rekordach? Nie ma rekordów jakichś takich życiowych, wiesz. Jak będzie, to będzie. Może co największa ryba? Ja wiem, pamiętam, nie pamiętam. A najwyższy wynik na zawodach? Nie wiem, nie pamiętam. Chłopak zestresowany, pierwszy raz w kamerze. No dobrze, to dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję, nie dziękuję. Witam na zawodach. Dzień dobry. Jaka taktyka na zawody? Okaże się. A na jakie ryby się nastawiamy? Duże. A nastrój? Dobry. Dobry nastrój. Może Pani coś nam powie o swoich rekordach? Ja jestem początkująca, od pół roku dopiero łapię, także początki. No to powodzenia życzymy. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, jak tam nastrój przed zawodami? No nawet dobry. A jaka taktyka? Na co się nastawiamy? Na grubą rybę. Może nam Pan coś powie o swoich rekordach? O, nie za bardzo, ale tam jakieś tam zawsze są, nie? Może jakaś największa ryba albo najwyższy wynik? Nie pamiętam. No dobrze, to życzymy powodzenia. Dziękuję.
cześć. Dzień jak dobry. Tam nastrój przed zawodami? Dobrze, bez stresu. Tak? A na jakie robisz nastawiamy? Fajnie, jakby deszcze brały, ale no zobaczymy. A może nam pan coś powie o swoich rekordach? Oj, coś tam czasem się wygrało, czasem się popłynęło, więc nie wiadomo. Jakaś największa ryba albo najwyższy wynik na zawodach? No, tam około 8 kilo, tak mniej więcej. To gratuluję. Dziękuję. I życzę powodzenia na zawodach. Nie, dziękuję. Cześć. No. Jak tam nastrój przed zawodami? Bardzo dobrze, dziękuję. A jaka taktyka na dzisiejsze zawody? Oczywiście wygrać. Wygrać. A jakim sposobem? Pewnie będzie od gościówka. Od gościówka? Tak. Coś dalej będziemy szukać. Oczywiście. Jakiś większy typ? Tak. A jakiś może nam pan coś powie o swoich rekordach? Rekordów brak. Największy mit tam 17. A jakieś największe ryby? Nie było. Nie było? Sama. No dobrze. To życzę powodzenia na zawodach. Dziękuję. Cześć. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? Bojowy. Bojowy. A jaka taktyka? Na co się nastawiamy? Na leszcza. Na leszcza? Oczywiście. Jak tyczka najszybciej. Tyczka, podległościówka? Tylko tyczka. Tylko tyczka. Tak. Ciężko? No, otwieram stanowisko, także jest presja. Będziemy walczyć. A może jakieś, może powie pan nam o jakichś rekordach swoich życiowych? Jedyny rekord, no właśnie tutaj, 10,5 kilo wygrany sektor. O, gratuluję. Był w tamtym roku. Dobrze, to życzę powodzenia. Dziękuję. To jest nasza koleżanka Joanna Zelewska, która reprezentuje... Przepraszam, już potrzeba. Przepraszam, no ja ci powiem tak dawno w sumie. No moja kochana łukowianka, którą bardzo kocham, bardzo szanuję. Reprezentuje nasz okręg na zawodach ogólnopolskich. W ubiegłym roku zajęła bardzo dobre miejsce na Mistrzostwach Polski i myślę, że koleżanka jest zadowolona. Ja też jestem zadowolony jako wiceprezes spraw sportu. Mi się wydaje, że jest wszystko fajnie i nie będę mówił brzydko zarąbiałaś się. O, będzie to dobre słowo zamiast tego innego, ale myślę, że w tym roku już będzie zdecydowanie lepiej i myślę, że Joanna będę się powalczy nawet o pudło. O, na pewno. Tego ci życzę oczywiście, Joanna. Dziękuję. Dobrze. Jak tam przygotowania do zawodów? Myślę, że dobrze. W sobie zawody się cieszą olbrzymią frekwencją. Myślę, że połączenie tych naszych trzech lig, a więc tej ligi z Powikołej Kół, ligi Zaprzyjony Kół i Grand Prix tej nowej Lubelszczyzny, że tak powiem, zaowocowało tym, że dzisiaj mamy tak wspaniałą frekwencję, 80 ludzi, może 79, skłamałem troszeczkę od tego jednego, ale niech tam będzie. Myślę, że są wszyscy zadowoleni. Co prawda pogoda jest taka, jaka jest, może być troszeczkę gorsza, ale myślę, że ryby nam dopiszą i zrekompensują nam wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? No dobry. Pierwsze zawody w tym roku. A jaka taktyka na dzisiejsze zawody? Rozkładam z uwagi na to, że trochę chłodna noc była. Stawiam na odległościówkę troszeczkę i tyczkę oczywiście. A coś może więcej o zanętach, ulinach? No standardowa jakaś tam mieszanka, jakiś sensasa. Standardowo tutaj na jakiś grosgardon z lajkiem. Pod odległościówkę też, tylko troszeczkę bardziej doklejone. Więc myślę, że... To dziękuję bardzo i życzę powodzenia. No dziękuję. Witam. Jak tam nastawienie na zawody? Pozytywne. A co? Delikatnie mówiąc. A jaka taktyka? Taktyka tylko tyczka. Nie nastawiam się na odległościówkę, tylko jedną metodą i postaram się, żeby wyszło jak najlepiej. Może pan nam coś powie o swoich rekordach? O rekordach? Nie mam rekordów. To początkuje pan dopiero z... No mimo siwych włosów początkujący jestem. Dobrze, to życzę powodzenia. A, dziękuję. Witam. Witam. Jak nastawienie na zawodę? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A jaka taktyka? To znaczy tak, jaka taktyka? No na pewno tutaj będą brały leszczyki. Na pewno będą leszczyki, może będzie parę potek. Raczej tu stawiam na leszczyki. Będę łowił wędką całą. Będę łowił, znaczy nawiać. Na pewno będzie uciąg wody za jakiś czas, bo zachodni wiatr jest. Płaci łowić. A później się zważy, zobaczymy. A może nam pan coś powie o swoich rekordach? No mam spory ryb na koncie, mam kupę zbierania zawodów, mam wyniki wagowe dobre, no ale to wszystko raczej klubowo. Mamy dobre wyniki jako klub Syncolor Liberty Team od kilku lat. A z jakich zawodów pan był najbardziej dumny? Z jakiego wyniku? Ja mogę powiedzieć tylko, że wielokrotnie mówiłem na osadników Puławę. To jest okręg lubelski, nierodomski, daj Boże.
i tam się łowi wszystkim płocie i leszcze. Ja tam dwukrotnie wygrałem zawody, miałem bardzo duże ryby, miałem 17 leszcze, miałem duże płocie ponad kilo, także bardzo mi się podobało. No, łowiłem często więcej dużo ryb, łowiłem i tutaj leszcze po 2-3 kilo, ale to ogólnie takie zawody, gdzie łowiło, wygrywało się dużymi rybami i dużo ryb, to miałem właśnie. No bo najbardziej cieszy wędkarza, który wygrywa zawody dużymi rybami. Każdy by chciał tak wygrywać, nie? A nie łowić tylko mało. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie na zawodach. Jak nastrój? No fajnie. Duża frekwencja, dużo ludzi, pogoda dopisała. A z rybami zobaczymy, no. A jaka taktyka? Nastawiłem się głównie na tyczkę. Może dwa miejsca, jedna bliżej brzegu, druga dalej, ale żadnego bata, żadnej odległościówki na tym stanowisku nie rozkładałem. Ciężko, lekko będziemy rzucać? Postawię na pewno, myślę, że na tym stanowisku będzie uciąg. Ten wiatr się jakoś tam pewnie ruszy jeszcze. Także będę próbował łowić tutaj płotkę. Także na początku nie będę jakoś tak mocno ciężko stał. No to życzymy powodzenia. Dziękuję. Cześć. No, jak tam nastrój przed zawodami? A dziękuję. W porządku. Trochę jest zdenerwowanie, bo bardzo dużo zawodników. Wszyscy bardzo widzę dobrze przygotowani. Pierwsze zawody, każdy chce się wykazać. Tak więc będzie ciężko. A jaka taktyka? Złowić jak najwięcej ryb. Nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że ten leszczyk będzie dominował. Tutaj troszeczkę ciężko będzie, bo ta opaska zaczyna się no, troszeczkę dalej, tak więc tam przypuszczam, że będą lepsze wyniki. Znaczy, dobrze, że są podsektory oczywiście, no, ale będziemy coś tam próbować się bronić jakoś. A może powie nam pan coś o swoich rekordach? W rekordach? No nie było za wiele. No, ze dwa lata temu chyba. Na pierwszych stanowiskach to około 15 kg. Tam udało się wyciągnąć tych leszczyków. No i wtedy wygrałem całe zawody. A poza tym to niewiele. Adam skromnie łowię, niewiele. Ogólnie. To życzymy powodzenia. A dziękuję bardzo. Cześć. Nastrój przed zawodami? Nastrój bojowy. A jaką taktykę? Taktyka, no będę chyba łowić jej leszczyki. Delikatnie, bo tutaj fali nie ma, nic nie ma. Myślę, że tak 0,2 grama, 0,3 grama do 0,5 grama spławiczki. Na przypłonie cieniutko, 0,7, tak może 0,6, 0,8 to maksymalnie. No i te leszczyki, trzeba się dobrać pewno do większych leszczyków, chociaż nie wiadomo, czy nie jest na tarle, bo to podobno już jest chropowaty i może być ciężko z tymi rybkami. No to życzymy powodzenia. No nie, dziękuję. Witam na zawodach. Jak nastrój? Ja również witam. Wspaniały. Pierwszy start w sezonie, dla mnie to już jest 21 lat praktycznie startów ogólnie, można mnie zaliczyć już do weteranów wędkarstwa spławikowego, także jestem zadowolony, jestem właśnie, że taka impreza właśnie następuje, lubię rywalizację sportową. Swego czasu byłem też kiedyś sportowcem w innej dyscyplinie, ale ja byłem młodym. W tej chwili właśnie lubię tę rywalizację i dlatego startuję. A jaką taktykę pan na dzisiaj opracował? Opracowałem taktykę, że będę łowił na zestaw skrócony, czyli matyczkę. A może powie nam pan coś o swoim największym życiowym osiągnięciu w wędkarstwie spławikowym? Moim największym osiągnięciem w wędkarstwie spławikowym to był start w Mistrzostwach Polski Spławików w Poznaniu w 2007 roku. O. Gdzie w 2007 roku zdobyłem Mistrzostwo Okręgu, fakt, że nie lubelskiego, tylko chełmskiego. Mhm. I miałem prawo startu dwukrotnego. Dla takiego właśnie wędkarza jak ja, taki start, to tak jakbym był na olimpiadzie. Także że, no, to był mój największy sukces. Dobrze. To życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów. Owszem. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? No, ciężko powiedzieć, bo pierwszy raz jestem w tym roku na wodzie. Jeszcze nie łapałem w tym roku, więc zobaczymy, jak to będzie. A jaka taktyka na dzisiejszy dzień? Mało zanęty, dużo gliny, sporo żukersa, ochotka na haczyk. Zobaczymy, jak to będzie. Odległościówka? Nie, tyczka? Nie. Skrót i 12,5. A jakie były pana największe osiągnięcia w wędkarstwie sportowym?
kilkukrotne mistrzostwo koła, wygranie Pucharu MPK, trzykrotnie rzędu. Co tam jeszcze? No jakieś tam miejsca w Pucharze Hajdowa, wygranie sektora na Pucharze Barakudy, na Pucharze Haczyka w zeszłym roku. Chyba tyle. No to gratuluję. Życzę powodzenia i kolejnych sukcesów. Dzięki. Cześć. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? No, myślę, że zawody będą udane. Widać, że startuje 80 zawodników, więc jak na naszą Lubelszczyznę to są bardzo poważne zawody. Myślę, że będzie dobrze. Po treningach widać, że rybka bierze. Także liczymy na wyniki ponad 10 kg. A jaką taktykę pan na dzisiaj opracował? Myślę, że taktyka jest bardzo prosta. Bardzo mało zanęty, dużo gliny. Glina wiążąca w dwóch konsystencjach. Druga jest rozpraszająca. Mało robaka, ale grubego, czyli ochotka hakowa. Okej, okay, dobrze. To dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Witam serdecznie na zawodach. Witam. Jak nastrój przed zawodami? Rewelacyjny. Pogoda się uspokoiła, atmosfera fajna. Jest wspaniale. A jaką taktykę na dzisiaj pan przygotował? Zarzucać do wody i wyciągać ryby. Najprostsze. Jaką metodą? Tylko tyczka? Tak, tylko tyczka. Tylko skrócony zestaw. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Ja również. I życzymy sukcesów. Nie dziękuję, żeby nie zaprosić. Cześć. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? Bardzo fajnie. Ja dzisiaj na bacika. Dwie maczóweczki. Tak jak widzisz, troszeczkę inaczej niż wszyscy, ale będzie dobrze. Taktyka jest taka, że standardowo lake z gardonsem, robaczek, pineczek, joker, spineczka. Tyle w temacie. Płotka czy leszczyk? Płoteczka, leszczyk, wszystko. Co wejdzie? Sumy, szczupaki. Ma pan jeszcze jakieś asy w rękawie? Nie za bardzo. Nie za bardzo? Nie za bardzo. Będziemy kombinować już w trakcie zawodu w razie czego? Pewnie, że tak. Dobrze, na luzaczka. Na luzaczka, pierwszy raz na rybach w tym sezonie, także. To życzę powodzenia. Dzięki śliczne. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? Dobry, jest ładna pogoda, w końcu przestało wiać. Pewnie będą gorzej brały ryby, ale przynajmniej miło będzie się siedziało. A jaka taktyka na dzisiejsze zawody? Dwie maczówki i bacik. Czyli tak samo jak kolega obok? Tak. A może nam pan coś powie o swoich największym sukcesie? Największych rybach? Oj, trudno mówić o sukcesie, bo ja dopiero zaczynam na zawodach. Czyli mamy początkującego. Ja bardziej karpiowaniem się zajmowałem, więc takie karpie po 13 kilo to raczej nie to. No to gratuluję. Życzę powodzenia. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Witam serdecznie na zawodach. Jak nastrój przed zawodami? Och, ogromnie bojowy. Jesteśmy w nowych koszulkach, takich eleganckich. I po prostu jesteśmy naszykowani jako firma Sensas. Niesamowitą mockę. Niestety losowanie chyba będzie straszne i tu przy mrogu. Chyba to się nie da zdziałać. Zobaczymy. A jaka taktyka na zawodę przygotowana? Tyczka i odległościówka, jak wszyscy chyba, większość. No i zobaczymy, jak tu nic pod tyczką nie będzie, bo może nie być w tym miejscu. No to po paru minutach trzeba się będzie przełożyć na odległościówkę i próbować coś z dalszej odległości. A raczej lekko, ciężko, leszczyki, płotki? Leszczyki, jeszcze raz leszczyki. Tu w tym miejscu, bo płotki to chyba raczej tam. Leszczyki. A średnio. Raczej lżej niż ciężej. Może pan nam powie coś o swoim największym sukcesie w wędkarstwie skomikowym? No, ostatnie zawody w tamtym roku Grand Prix zaprzyjaźnionych kół udało mi się wygrać, dlatego w tym roku nie rezygnuję, tylko dalej. No to gratuluję. Walczyć. I życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? W porządku, wszystko spokojnie. To malutko. Gruntujemy sobie teraz. Bez presji? Tylu bez zawodników dzisiaj startuje? Nie ma presji, spokojnie. Pierwsze zawody, także trzeba wyluzować się troszkę i łapać. A jaka taktyka na dzisiejsze zawody? Standardowa. Myślę, że jak nie będzie wiało, to troszkę może delikatniejszą zanętę, taką bardziej pracującą. Tyle. Może powie pan coś nam o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słowikowym? Szczerze mówiąc, nie było jakichś takich spektakularnych sukcesów, ale jakieś zawody się wygrywało. No zresztą w zeszłym roku,
Zapomniałem. Przecież Grand Prix zaprzyjaźnionych kół wygrałem. I indywidualnie, i drużynowo. No to gratuluję. I życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. Okej, okay, będziemy walczyć. Cześć. Cześć. Jak tam nas ryb przed zawodami? No dobrze, pogoda ładna. Zobaczymy jak ryby. A jaka taktyka na dzisiejszy dzień? Złowić jak najwięcej. Tyczka, odległościówka, może coś więcej nam pan coś powie? Tyczka, a odległościówka jako metoda ratunkowa. Okej, okay. Ma pan jakieś może asy w rękawie w razie gdyby to raczej, raczej we wiaderkach są. Może coś nam pan powie o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słowikowym? Jedynie 3 razy Grand Prix z rzędu od 13 do 15 roku na Lubelszczyźnie, a tak to bez sukcesu. Gratuluję i życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. Nie dziękuję, ale się przyda. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? Bardzo pozytywnie. Pogoda dopisuje. Zobaczymy, jak ryby będą nam dopisywały. To się okaże na koniec zawodów, jak później nastroje nam będą dopisywały na koniec. A ja myślę, że... Jaką co? Jaką taktykę pan przygotował na zawodę? No będę łowił tyczko, w razie czego przygotuję odległościówkę, jakby, żeby nie było pod tyczką. No będziemy próbować i dostosowywać się do rybek. Nie one a do na nas. Co się nastawiamy? Na leszcze. Na leszcze? Leszczyki. Bo tutaj usłyszeliśmy opinię, że występują płotki. Możliwe, nie wiem, nie byłem na treningu, nie miałem czasu tu przyjechać na trening. No zobaczymy, na żywioł przyjechałem. No to życzymy powodzenia. Dziękuję ślicznie, widzę mnie. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? W porządku, troszeczkę trema, troszeczkę nerwów, także zobaczymy. Presja zawodników, tak działa? Tak. Pierwsze zawody z cyklu Ligi Lubelskiej, także zobaczymy. No każdy się stara jak najlepiej wypaść, także może jakoś się uda, może się powiedzie. Zobaczymy. Trening ostatnio nie poszedł. A jaką taktykę pan przygotował na dzisiejszy dzień? Żadnej, brak taktyki. Będzie improwizacja. Totalna? Także, totalna. Także zobaczymy. Ciężko powiedzieć. Ostatnio na treningu w ogóle nie szło, więc zobaczymy, co się będzie działo. A może powiedz coś pan nam o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słowikowym? Brak. Póki co. Z jakich także, zawodów, których nie, pan jest dopiero, najbardziej dopiero dumny? Dopiero się uczę. Także jeszcze ciężko powiedzieć, żebym był dumny z czegokolwiek. No dobrze. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Witam serdecznie na zawodach. Jak tam nastrój przed zawodami? Bardzo dobry. A jaką taktykę pan na dzisiaj przygotował? Na co się nastawiamy? Obserwuję na razie kolegów i wybiorę taktykę pod kolegów. Trzeba obserwować gości. Wtedy będę wiedział, o co chodzi. Pierwszy raz, pierwszy start na tej wodzie? Nie, nie pierwszy, ale ze 4 lata nie startowałem. Czyli powrót. 5 może nawet. I powrót tak, do wędkarstwa tak, słowikowego. Tak. A może powie pan coś tam o swoim największym sukcesie w zawodach słowikowych? Byłem mistrzem okręgu. Gratuluję. W 2007 roku chyba, o ile pamiętam. No to życzymy powodzenia. Dziękuję. Witam serdecznie na zawodach. Jak nastrój przed zawodami? No fajnie, pogoda myślę, że będzie w porządku. Taktyki nie ma jako takiej, aby nie wyjść. Uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam zapytać jaka o taktykę. Jaka taktyka, tak? Domyślałem się tego pytania, także taktyka jest taka, żeby złapać jakieś ryby, nie, żeby nie było gondoli. Jaką metodą? No na tyczkę tylko. Tyczka i bat. Coś zobaczymy, coś pod nogami może będzie. A na jakie rybki się nastawiamy? No słyszałem, że jest tu krąb. Jestem tu pierwszy raz, także... Zobaczymy, powalczymy. Pierwszy start na tych zawodach? Na tej wodzie? Na tej wodzie, tak, pierwszy start. No to życzymy powodzenia. Także spontaniczny wyjazd. A może pan nam coś powie o swoich największych sukcesach w wędkarstwie słowikowym? Zaczynam dopiero, także sukcesy przede mną. No to życzymy powodzenia na tych, na kolejnych zawodach. Dzięki. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? W porządku. Bojowy. Gruntuję. Na szczęście nie jest tak krótkie stanowisko, jak myślałem, obok mojej płucy. Się tam zakręca trochę ten łuk i tam płucę moje chłopaki. A jaką taktykę na dzisiaj przygotowałeś? No, standardowo raczej, tutaj to się bardzo nie zmienia. Lejk z grosem, ziemia, ardzila wiążąca. Żadne tajemnice raczej. Jakieś ukryte asy w rękawie, w razie gdyby rybka nie chciała współpracować? Mam na płotkę, tak przygotowany litr. Zanęty z gliną zmieszane tak pół na pół, w razie gdyby co, ale nie,
Nie, nie spodziewam się raczej tutaj. To raczej jak będą tutaj, to pojedyncze jakieś te płotki, nie będzie raczej jakichś dużych ilości tego, to raczej na leszcze się tutaj nastawię. Może powiesz nam coś o swoich największych sukcesach w wędkarstwie spławikowym? Kurde, to nie ma ich, szczerze mówiąc. Za bardzo. Jakieś takie lokalne, wygrane zawody, ale to tam to nie są jakieś takie, żeby się... No, z czego jesteś najbardziej dumny? Ja wiem, gdzie to byliśmy w tamtym roku, co udało mi się wygrać te zawody. Ja to nie pamiętam, jako SARS wtedy startowałem, ale nie pamiętam, kurde, gdzie to było. Ty powinnaś pamiętać. Nie pamiętam. Byłaś tam, na takim specjalnym łowisku. To tam, nie wiem, też nie pamiętam, jak to się nazywa. To jeden raz to się udało takie większe zawody wygrać. Grand Prix. Z cyklu zaprzyjonych kół. Tak. To Rafała zawody, no, dokładnie. No to życzymy sukcesu. Wzajemnie. I do zobaczenia na kolejnych zawodach. Okej, okay, na pewno. Dzięki. Cześć. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? Bardzo dobry. A jaką taktykę pan na dzisiaj przygotował? Tyczka. Tylko. Tyczka? Tylko tyczka? Tylko tyczka. Na co się nastawiamy? Na leszcze. Ciężko, lekko? Mocniej. Mocniej. Okej. Okay. A może pan coś nam powie o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słowikowym? No co ja mogę powiedzieć? Wszyscy mnie znają. Sukcesu mam dużo. Jak to się mówi. Z czego jest pan najbardziej dumny? Czego mogę być dumny? Z siebie. W tej chwili. Ze swojego łapania. No i z klubu. Życzymy powodzenia. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się. Cześć. Jak tam nastrój przed zawodami? W tym roku pierwsze. Podejrzewam, że jest siła, a jak będzie z wynikiem, to się okaże na koniec. Myślę, że nie będzie źle. Taktyka jest prosta, złapać jak najwięcej ryb w sektorze, czyli zrobić tak zwaną jedynkę. Jaką metodą? Będę łowił tylko tyczką. Odległościówki nie rozkładam w ogóle, będę łowił tyczką. Z treningu wiem, że ryby są pod tyczką. Dużo ryb jest, średniej wielkości. To co tam na treningu się trafiało? Leszczyki, przeważnie płoci. Płoć. Płoć ładna. Podejrzewam, że w granicach 200-300 gram takie płotki brały. Nie boi się pan, że odejdzie na tarło? Nie. Ona jeszcze jest przed tarłem, za zimna woda jest jeszcze. Chociaż jest gruba już taka, wypasiona. Ale co do zanęty, to stosuję, będę typowo leszczową zanętę. Nie nastawiam się na płotkę, tylko na leszcz. Jeżeli będzie, to będziemy coś, płotka, to będziemy coś tam kombinować. Ale tak, zanęta leszczowa, 3 litry zanęty, 4 litry gliny wiążącej z rozpraszającą. Do tego jokers, no i ochotka na haczyk. Ewentualnie jakieś tam konopie, no ale mówię, to wszystko w trakcie się... Jak się będzie rozkręcać, to zobaczymy. A może powie pan nam coś o swoim największym sukcesie w wędkarstwie spławikowym? Największy sukces w wędkarstwie spławikowym? No to nie było jakichś tam sukcesów wielkich. No, mistrzostw żadnych nie wygrałem w każdym bądź razie, jak do tej pory. W tamtym roku na zalewie byłem drugi w lidze kół. I w Kraśniku na Budzyniu wygrałem całe zawody. Gratuluję i życzymy powodzenia na dzisiejszych zawodach. A dziękuję, chociaż nie powinienem, ale zobaczymy, jak to będzie. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? Powiem ci szczerze, że bojowo, ale mam tylko siebie zajebistych dwóch rywali. Jednego Marcina i drugiego, który prawie potrafił łowić na Zalewie Zamborzyckim. Można powiedzieć, to mistrzowie. Kunsz tutaj w dziedzinie. Czyli trochę stresik jest. Jest stres. Zawsze jest stres, Asiu. Zawsze. A jaką taktykę przygotowałeś na dzisiaj? 8 kg gliny, 70 tylko zamęty. Glina w tych dwóch kolorach, jasno i ciemno. Płotka, leszczyk? Zanęta typowo płciowa. Czyli nastawiamy się na płotkę? Tak mi się wydaje, wiesz. Byłem 2 razy na treningu. Raz łowiłem zanętą leszczową, raz łowiłem zanętą płciową, to nie ma różnicy. Po pierwszy trening łowiłem zanętą płciową, miałem ogromne leszczy, później łowiłem zanętą leszczową, miałem same płotki. Mhm.
A ma pan jakieś asy w rękawie, gdyby ta ryba nie chciała współpracować? Każdy ma jakieś tam asy w rękawie. Może pochwali się pan nam jakimś swoim największym sukcesem w zawodach spławikowych? Trzecie miejsce w Lidze Lubelskiego Spławika. Gratuluję. Ze ślubu resztę. Dziękuję. I życzymy powodzenia. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? No bojowo, jak zawsze, nie? Czyli jak wszyscy. Stanowisko dobre, chyba, także będę zadowolony może. A jaka taktyka na dzisiejszych zawodach? Taktyka chodzi o łowienie, tak? Tak. Jakie ryby, czy jaka metoda? Będę łowił tyczką, no i oczywiście zająć za Bożycki do chyba leszczą. No jakaś płotka może się trafić. Tam koledzy nastawiają się dwa stanowiska dalej na płotkę. No ja to bardziej na leszczyki. Ale w Zamborzyckim 90% leszcza, także parę płotek pewnie się złowi, ale to będzie parę. Okay. A może pochwali się pan nam jakimś największym osiągnięciem w zawodach słowikowych? Wagowym ile to było? Wagowym, albo jakie miejsce? Z czego jest pan najbardziej dumny? Kurde, no tyle tego było, że nie pamiętam, to nie zliczono, nie? Mam ponad setkę pucharów z różnych imprez. Gratuluję. Najlepszy wynik chyba wagowy 24 kilo. W tamtym roku 17 kilo nadal to najlepszy wynik. Gratuluję. No, tak. Życzymy powodzenia na dzisiejszych zawodach. Dzięki. Witam serdecznie na zawodach. Jak nastrój przed zawodami? No myślę, że będzie... Myślę, że nastrój no, jest taki na razie... Taki sobie zobaczymy, jak dalej ryby co pokażą, czy będą współpracowały z wędkarzem, czy nie będą. Zobaczymy na koniec, jaki wynik się osiągnie. Gdzieś właśnie jestem na etapie przygotowywania, właśnie zestawy gruntuję. Po części już gliny są przygotowane, już zanęta też nasionka. Robaki też już gotowe są do wrzucenia, także zobaczymy, jak to będzie się rozkładało. A co pan na dzisiaj przygotował? Jaką metodą będzie pan mówił? Jaką metodą? No tak jak większość wędkarzy tutaj metodą spławikową, czyli na zestaw skrócony. Tutaj będę poławiał. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie. Co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? A coś może o tym, na jaką rybę się nastawiamy? Znaczy głównie jeśli chodzi o rybostan tutaj, no to tak na poważnie to głównie leszcz. Mogą się trafić również i płocie gdzieś tutaj, bo tu jest płytsza woda, to może one gdzieś wejdą, ale nie powiedziane, że tak będzie, prawda? Jakby głównie leszcz tutaj jednak zdecydowanie jest, tak jak z treningu wynikało to, ale i również wiem, że koledzy płocie też potrafili gdzieś tam połowić. Może powie pan coś nam o swoim największym sukcesie w wędkarstwie spławikowym? Z czego jest pan najbardziej dumny? Znaczy, no tak naprawdę to jakichś takich sukcesów nie mam do tej pory, bo zacząłem się tak na poważnie bawić w wyczyn dopiero od niedawna i gdzieś tam nabieram tych szlifów, a to trzeba czasu, żeby wejść na jakiś tam poziom, nazwijmy mistrzowski, prawda? Także jedynym takim największym moim osiągnięciem póki co to był udział na mistrzostwach seniorów w okręgu Lubelszczyzny tutaj właśnie. I to wszystko. Gratuluję. Bez jakichś rewelacji było, no ale sam udział był ważny. Życzę powodzenia i kolejnych sukcesów. Nie dziękuję. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? Jak na razie pozytywnie. No zobaczymy, co będzie dalej. Pogoda na razie się dopisuje, bo fałka się zaczyna jakoś tak poprawiać. Myślę, że może jakieś bronie będą. A jaką taktykę pan przygotował na dzisiejsze zawody? Znaczy ogólnie dzisiaj no, tak powiedzmy dwie metody, jednego szczoła i standardowo tyczka. Zobaczymy, gdzie ta ryba się pojawi. A na jaką rybę się nastawiamy dzisiaj? Znaczy, na pewno na leszczyki, ale chyba ostatnio dominuje też płotka. Zobaczymy, co się da odłożyć. Będą płotki, jedno płotki, jak leszczyki, to leszczyki. Może więcej o zanętach, o glinach, co pan przygotował? No, zanęty standardowe, mieszanki, sensasa, mundiala, glina, argila, ziemia bełchatowska, wiążąca. Joker z wiadomo do zanęty, ochotka. Może coś nam pan powie o swoim największym osiągnięciu w wędkarstwie słowikowym? W sumie tak startuję od trzech sezonów, tak poważnie, no 4 lata. No tak, dwa razy drugi wicemistrz okręgu spławikowym. W tamtym roku drugie miejsce w Grand Prix. Drużyn i drugie, trzecie miejsce w Grand Prix za przyjaźnionych kół. No to gratuluję. Życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach i na kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam najmłodszego zawodnika dzisiejszych zawodów w kategorii seniorskiej. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? A, bardzo dobrze. A jaką taktykę na dzisiaj przygotowałeś? Na dzisiaj? Drobno.
mało zanęty. Przy tej głębokości, co tutaj jest, to trzeba oddawać trochę ryby. A może powiesz nam coś o swoich największych osiągnięciach w wędkarstwie słowikowym? Największe osiągnięcie, a drugie miejsce dwa razy w kategorii junior w mistrzostwach okręgu i raz wygranie Grand Prix okręgu. Też w kategorii? Też w kategorii junior. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. Nie, dziękuję. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? No świetny. Początek sezonu. Wszyscy pełni nadziei. Mam nadzieję, że będą ryby brały. To jest najważniejsze, żeby ryby brały. A jaką taktykę na dzisiaj pan przygotował? Czy ostatnie dni wskazują, że ryby jest dużo i chętnie bierze, więc zakładam, że będę łowił na skrócony zestaw, czyli na 13-metrową butyczkę. Aczkolwiek miejsce to troszkę jak gdyby to mi przeczy, bez płytko. Ale liczę na to, że wiatr się ruszy. Później te rybki jednak do brzegu podejdą. Może nam coś pan powie o przygotowanych zanętach, glinach? Zanęta to jest, myślę, że wszyscy tutaj łowią na zanęty sensasa, grossgardos, na ciemno generalnie, no bo jest tak jeszcze dosyć chłodna pora roku mimo wszystko. Podstawa to jest jokers w zanęcie, czyli ta drobna ochotka. No i tyle. Będziemy podawać na ciężko, na lekko? No płytko jest, nie ma uciągu. Tutaj uciąg jak gdyby determinuje do zastosowania cięższych glin, czy sklejonych bardziej. No w tej chwili nie ma uciągu, nie wiadomo co się wydarzy w trakcie zawodów, ale póki co lekko. A może powie pan coś nam o swoich największych osiągnięciach w wędkarstwie słowikowym? No powiem tak, miałem długo przerwę w łowieniu na spławik. Zajmowałem się wędkowaniem strągowym i to była moja pasja. A dotyczki wróciłem parę lat temu. Mistrzostwa koła parę razy, występ w mistrzostwach okręgu w tamtym roku. Dwa lata temu 8 miejsce na okręgu, no ale to żaden sukces. Tylko zwycięzca się liczy wtedy. W tamtym roku wygrałem takie fajne zawody z wynikiem 23 kilo na takim łowisku komercyjnym. Mówiłem sam na karasie. Także w 4 godziny mnóstwo ryb. Satysfakcja pełna. To gratuluję. I życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. No, nie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? A bardzo dobry. Początek sezonu. Pierwszy start w tym sezonie na zawodach? Nie, na zawodach już drugi start. A na tym wyniku pierwszy raz. Jaką taktykę pan na dzisiaj przygotował? Widzę odległościówkę. Odległościówka, tyczka, typowo leszczowo. Wszystko na leszcze? Na leszcze, wabank taka trochę gra. Na ciężko, na lekko? Na ciężko, zdecydowanie na ciężko, na słodko. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. A może powie coś pan nam o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słoikowym? Dwa razy trzecie miejsce na mistrzostwach okręgu Lublin w juniorach. Jakieś poszczególne zawody kołowe wygrane. A skąd pan do nas przyjechał? Z Łukowa, koło miasta. No to życzymy powodzenia na zawodach. Dziękuję. Cześć. Cześć. Jak nastrój przed zawodami? Bardzo pozytywnie. Pierwsze zawody w sezonie, także liczymy, że połowimy trochę rybek. Tutaj mam kolegę do pomocy, także myślę, że będzie dobrze. To jakby rybka była, troszkę więcej rybek, to też by było fajnie. A jaka taktyka na dzisiejszych zawodach? Taktyka taka, żeby złapać jak najwięcej ryb. Powalczyć trochę z kolegami tutaj, bo bardzo dobrze łowią, także żeby sobie tam dać radę jakoś z nimi, żeby się bardzo im tam nie poddać. Na co się nastawiamy? Nastawiamy się głównie na odległościowe łowienie, a zobaczymy co się będzie działo pod tyczką. Jak będzie można szybko łowić pod tyczką, to będziemy łowić pod tyczką, a jak nie, to chyba raczej leszczyk. Ale zobaczymy. Może powie pan coś nam o swoim największym sukcesie w wędkarstwie słoikowym? Nie mam zbyt dużo sukcesów, ale udało mi się kiedyś tutaj zdobyć trzecie miejsce na zalewie, także w Grand Prix. Gratuluję. Chyba za 2-3 lata temu, także w ciągu dwuturowych zawodów raz miałem jedynkę i raz miałem dwójkę, także 3 punkty. I miałem trzecie miejsce niestety, mimo tak dobrej punktacji, ale udało mi się. A skąd pan do nas przyjechał? Ja jestem z Dęblina. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia na dzisiejszych zawodach. Dziękuję. O kurczę.